Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Bus Simulator 21. Proszę Państwa, mamy nasze główne zadania. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, ulepsz swoją sieć tras. I co mamy tutaj zrobić? Mamy połączyć terminal tranzytowy z następującą liczbą tras 2. Mamy podnieść poziom West Oakwood do drugiego poziomu i podnieść poziom Highlander Park również do poziomu drugiego. Zobaczmy, zorientujmy się na mapie, gdzie ten terminal tak naprawdę jest, bo mamy tutaj, słuchajcie, nową dzielnicę odblokowaną, jak widać, i jest ona sporawa. Tylko teraz pytanie brzmi, gdzie ten nieszczęsny terminal? jak go odnaleźć? Połącz tranzytowy terminal. O. No i teraz pytanie brzmi, co tu się dzieje? Tutaj mamy jakiś wykrzyknik. O co tutaj chodzi? West, prośba. Pojedź trasą 3 autobusem typu Mercedes-Benz Citaro. Okej. Dobra. Szybka podróż. A co tam się takiego wydarzyło, że oni potrzebują tutaj naszej pomocy? Bardzo ciekawe. Trasa 3, Citaro K przyjeżdża za 7 minut. Dobrze. Okej, okay, no mamy dziada. No to przyjmijmy ten autobus. No hi boss, no hi. Dlaczego wszyscy moi pracownicy są tacy podstarzali? Ja się zastanawiam. No dobra. Zamknijmy to. Zrealizujemy najpierw to. Kierownica działa. Aha, przyklęk. No, co oni z tym przyklękiem mają, to ja nie wiem. No i dobrze. I ogarniemy tutaj ten temat. Przynajmniej w dniu dzisiejszym jedziemy za dnia. Stój, misiaczku, bo ja tutaj pasażerów wożę. Ja muszę pierwszy. No i pytanie brzmi, jak tutaj połączyć ten tranzyt terminal? Dobra. Zmieńmy kamerę, zobaczmy, czy mamy tutaj niepełnosprawnego, bo nie przyuważyłem, przyznam szczerze, ale nie mamy, okej. Okay. Dobrze. Wszyscy, zdaje się, wsiedli. To dobrze. Dobra. Ludziki spierdzielają z pasów. boją się. No dobra. No ale na środku drogi się pani zatrzymujesz. Przecież tak to się nie godzi. Dobra, tutaj... O. Gościu przytomnie odjechał, to dobrze. No i tu mamy kolejny przystanek. I tutaj też nie ma osoby niepełnosprawnej. No wow. One ticket please. Bardzo proszę szanownego pana bilecik ulgowy na jeden przejazd. Liczba to jest 1 czy 7, ale chyba 1. 3,20 dla pana. Nie ma za co. Polecamy się na przyszłość. No dobra, a my jadymy dalej. Ciekawy jestem, jak oni to tam... Ile ja mam kółek zrobić tutaj, bo mieli tę prośbę, tak? Żeby przejechać się tą trasą. Trasą numer 3. Tam nie wiem, czy kierowca dostał rozwolnienia, czy o co chodzi. Dobra. Zerknijmy szybciutko, bo znowu się nie skoncentrowałem. A, bilecik, proszę bardzo, bilecik. Bilecik normalny dla szanownego pana na jeden przejazd, 2 sztuki, drukuj i 60 eurocentów dla pana.
Normalny, proszę bardzo, całodzienny tym razem, jedna sztuka. O, masz, nie ma drobniej? Proszę bardzo. Ale dużo ludzi bilety chce. A, ciekawa. No ale dobrze, lepiej tak, niż mieliby na gapę jechać, nie? To mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay. I to by było na tyle. Dobra, drzwi zamknięte, ruszamy. Ale to chyba będziemy mieli ostatni przystanek. Chinatown, proszę państwa. O, jeden z pasażerów musi wysiąść. No to poczekasz sobie teraz, mistrzu, do przystanku, bo... Niestety, ale... No dajesz, dajesz, no. Uciekaj. No i bardzo dobrze. I co teraz? No hej, hej, hej. No hej, hej, hej. Wycierasz do końca trasy. No. Pan by chciał bilet dla seniorka. Proszę bardzo, na jeden przejazd. To jeszcze sprzedamy. 3,20 reszty. Proszę bardzo. No. A my w takim wypadeczku możemy sobie wysiąść z tego pojazdu. Zrezygnujmy z tej trasy. Myślę, że prośbę spełniliśmy, tak? Ktoś przejmie ten autobus, czy... A, przejmie. Pani kierownica. A jakąś delirkę ma. Oj, proszę pani, w pracy się nie pije. Przypominam. Chinatown South. No, i dobrze. No i teraz trzeba połączyć ten transit terminal. Ale ta pani to będzie jechać, czy ta pani będzie stać? Nie za bardzo rozumiem, co ta pani kombinuje. Przez sprawdzenie mapy upewnij się, że autobus jest całkowitym bez ruchu. No, ja nie kieruję. Utwórz trasę. Połącz transit terminal z zastępującą liczbą tras. Dwiema. No dobrze. Transit terminal. O, i teraz pytanie brzmi, gdzie ten transit terminal jest? Jest takie troszeczkę dla mnie niejasne. To na pewno nie. No dobra, ja tu muszę rozwiązać. Bus dealership to nie. O, widzicie. To zaraz do tego dojdę. Dobra, znalazłem dziada. Tutaj jest transit terminal. No i teraz mamy połączyć go z następującą liczbą tras. Dwiema trasami. No dobrze, to pomyślmy w takim razie. Mamy powiedzmy tutaj jeden przystanek. Teraz można byłoby śmignąć dla przykładu, załóżmy, gdzieś tutaj. Dobrze. No i tutaj to już byśmy mieli... Chwileczkę, bo to chodzi... A może to chodzi... Czekajcie, bo podejrzewam, że im zależy na tym, aby to był wspólny przystanek, tylko ja właśnie nie pamiętam, kurczę, które to były przystanki, ale wydaje mi się, że to będzie dla przykładu ten przystanek tutaj, a dalej... No właśnie. Jak tu dalej pojechać? No można na tym przystanku się zatrzymać, powiedzmy tutaj. Albo tutaj. A, no właśnie. To jest bardzo ciekawe. Chyba, że tutaj. O. Tutaj. No i załóżmy, niech będzie jeszcze tutaj. Przystanek nie może obsługiwać większej liczby tras. Awansuj przystanek na wyższy poziom lub usuń jedną z jego tras, by móc dodać go do tej trasy. Awansuj przystanek. I co? I to jest... Aha, to jest ten Sierra. No dobra, i co? Odblokowało mi się jakieś tam osiągnięcie. No dobrze, to zastosuj zmiany. Czy chcesz automatycznie przypisać dostępne autobusy do tej trasy? Dobra, niech i tak będzie. Ale to nic mi tutaj nie dało, to co zrobiłem.
O, ciekawa sprawa. Dobra, już wiem, o co chodziło, po prostu trzeba było dwie trasy stworzyć, a nie połączyć z następującą liczbą tras dwie. Ja myślałem, że to połączyć z następującą liczbą tras dwie, to w sensie takim, że po prostu gdzieś taką trasę ogarnąć, gdzie łączy się z dwiema innymi trasami. No dobra, ale najważniejsze, że się udało. Teraz podnieś poziom West Oakwood do poziomu drugiego. West Oakwood, no postaramy się. Postaramy się. I teraz co, jak rozumiem, przydałoby się przejechać tymi trasami, nie? To wybierzmy trasę. A może, wiecie co, a ja mam taki pomysł. Może by w takim wypadeczku kupić autobus, bo mamy, zobaczcie, mamy prawie 250 tysięcy euro. Highlander Park Depot to niekoniecznie, tutaj bym chciał, o. Bus dealership. Nie ma bliżej. Szkoda. Szybka podróż. Zaraz kupimy tutaj jakiegoś Mercedesa. Dobra. No i zobaczmy. Mamy tutaj odblokowane... A, popatrzcie. Mamy teraz odblokowane takie tutaj siedzenia. 26. On 150 tysięcy euro kosztuje. Czym on się różni? Miejsca stojące. Więcej miejsc stojących ma. No okej, okej. Lion City. Tutaj mamy... To też wszystko many są. Tutaj mamy Citaro G, ale to za drogi. My dostaliśmy jeden taki gratis. Ale wydaje mi się, że chyba zdecydujemy się na tego. 79 miejsc stojących to spoko. Niech będzie jazda testowa oczywiście. No i przejedziemy się oczywiście tutaj tą trasą. Mam nadzieję, że to coś da. Przejmij autobus. Dobra. Jadymy. Kolejny autobus, słuchajcie, który zawitał. Który zawitał tutaj w naszej flocie. Dlaczego nie ma tego żółtego? Jak ja mam... wyjeść z salonu, by dokonać zakupu. No bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, tylko pytanie brzmi, czy mogę. A, mogę. Okej, okay, dobra. Nie, bo zawsze był ten taki żółty kwadracik, no teraz go nie ma. No dobrze, to teraz, słuchajcie, mapa. I potrzebujemy wybrać trasę. Myślę, że na początek wybierzmy sobie tę trasę, skoro już to mamy tutaj, to jedź teraz. I tego nowego Citaro ogarniemy, akceptuj. No to jadymy. No już tutaj oczywiście sobie jeździliśmy, natomiast no przydałoby się również... Oj, 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 ale on ma promień skrętu taki, że łoho, ho, ho. Przydałoby się tutaj ogarnąć, a my chyba żeśmy źle skręcili, wiecie? Dobra, to nic, damy sobie radę. Damy sobie radę, nie ma innego wyjścia. Pytanie tylko brzmi, którędy teraz przejechać, żeby było dobrze. Ja bym chętnie tutaj zawrócił na tym skrzyżowaniu, tylko przy takim promieniu jak skrętu, jaki on tutaj ma, to może być to takie triki lekkie. Dobra, gościu. No, napierdolion razy zdaje się trzeba będzie. Nie przygrzeje tam w nikogo? Mam nadzieję, że nie. No, jedź. No on we mnie przygrzał, nie ja w niego. Jak uderzasz w przeszkodę, jak ja kuźwa stałem? Ty ciulu, ty. No, nówka sztuka autobus, no.
Nóweczka sztuka. Dobra, pojedziemy tak. No bo tutaj GPS-ik tak kieruje, no to już tak pojedziemy. Niech i tam będzie. Tylko kurczę, no przygrzać tego w mój autobus i jeszcze zwalić winę na mnie, to już naprawdę, to jest jakiś skandal, no. Jak tak może? Dobrze, tutaj się zatrzymamy, tu mamy przystanek. I tak nikogo nie ma. Ale na wszelki wypadek trochę postałem. Jeżeli państwo do autobusu chcieliście, to niestety, ale... ciut po ptoszkach. No i przy okazji, słuchajcie, odwiedzimy terminal, bo tutaj na tym terminalu to my jeszcze nie byliśmy tak naprawdę. Chyba, tak mi się wydaje. Tam żadna linia nie prowadziła. O synku, ależ on ma naprawdę ten promień skrętu, to jest masakrycznie duży. Trzeba się przyzwyczaić. Kwestia przyzwyczajenia, wyczucia pojazdu i będzie dobrze. Dobramy tutaj prosto. Ale zbiera się ładnie, to trzeba mu przyznać. Zbiera się całkiem ładnie. No, krawężniczek niechcący. On chyba dłuższy jest nawet, nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie, że on jest dłuższy od tych, które posiadamy w obecnej chwili. Trzeba go trochę dalej wyprowadzać. Żeby tam starać się jednak na te krawężniki nie wjeżdżać. O, jeden z naszych mrygnie nam światłami. Nie pomrugał. To dziad. No dobra, my sobie tutaj jedziemy. Do terminalu już daleko nie powinno być. No i teraz osiołkowi w żłoby dano. My chyba prosto. Tak, my prosto raczej. A nie, my tutaj na prawo. No, jakiś tam gamoń za nami chyba stoi. Czyli my wjeżdżamy tu. No to wiecie, to też pierwszy raz jadę tą trasą, no to nie ma się co dziwić. Bo plątanina dróg jest tutaj taka, że szok. Dobrze, mamy osobę niepełnosprawną z tego co widzę. Od razu rampa. Za późno przyjechałem. A, no rzeczywiście. Trochę za późno. Proszę bardzo. Ale to nic, że za późno. No ten pierwszy przejazd to niech będzie. Trzy takie potrzebuje pan dziadek. No proszę. Proszę bardzo. No to jeszcze? A, pani tutaj się pani schowała. Bilet dla seniora. Strasznie dużo seniorów jeździ tutaj ze mną. Złoty 40. Znaczy złoty euro 40. No nie wysunąłem rampy? Nie można wysunąć rampy, ponieważ to się blokuje. Podjedźmy ciut do przodu. I spróbujemy jeszcze raz. Co blokuje mi rampę znowu, kurde, no? Co tam się do licha ciężkiego dzieje? Co tu może blokować rampę? Tu nie ma co blokować rampy. Dobra, może przyklęk? Aha. To jeszcze ciut do przodu podjedziemy. Bo może ten znak tutaj jakoś jest tak interpretowany dziwnie. Przyklękniemy, otwórz drzwi i spróbuj wysunąć rampę. Szlak by to jasny trafił.
Nie mam bladego pojęcia, jak mam temu człowiekowi tę rampę wysunąć. Wyłączmy ten kierunek, bo już mnie denerwuje. No popatrzcie, nie można wysunąć rampy, ponieważ coś ją blokuje. Ale co tu może blokować tę rampę? Że niby taki wysoki krawężnik blokuje tę rampę? Jakim cudem? No proszę pani, no, ja chętnie bym pomógł, no tylko no, to sam bym panią wtaszczył, gdyby była taka możliwość. Nie no, nie chcę tej kobiety zostawić. Wycofajmy. Niech się pani nie denerwuje. My tylko manewrujemy. Sprawdźmy tutaj. Otwórzmy drzwi. I can't miss this meeting. So many years of preparation leading up to this big moment. No, nareszcie. Pani wjeżdża, śmiało. Co za porażka, słuchajcie, no co za porażka. Catastrophic puns are always perfect to me. To jest 6 minut spóźnienia, to jest po prostu, to chyba mój rekord. No ale cóż począć, no. No dobra. No czasami są takie chocki klocki, słuchajcie, no i nic na to nie poradzimy. Dobra, tu nas puszczają, to dobrze. Na tym przystanku się nie zatrzymujemy, bo to nie nasz. Tylko jadymy dalej. No i teraz pytanie, jak tutaj podnieść poziom tej dzielnicy, czy regionu tej dzielnicy, no ciężko mi jest to nazwać jakoś sensownie. Ale będziemy musieli to zrobić, nie? Za późno dojechaliśmy. Przystanek jest gotowy do ulepszenia. Można to zrobić poprzez ekran mapy. Da? No to ulepszmy. Za 100 euro, tak? Serwisowanie tego przystanku. Zwiększ poziom. Okej. Chyba nam się udało. Nikt tam biletu nie potrzebował? Nie. A może to w ten sposób właśnie trzeba zrobić to zwiększenie West Oakwood, Highlander Park? Wiecie co? Ja tak myślę, że można spróbować. To na następnym przystanku. Zobaczymy, czy jest taki przystanek West Oakwood i Highlander Park, czy to jest po prostu na zasadzie regionu tej dzielnicy. Że to się jakoś tak w ten sposób nazywa. Ale postaramy się jakoś tutaj... Zamknij tę papę, kurde, babciu, bo cię wysadzę na najbliższym przystanku. Oh my god! Kuźwa, stresujesz kierowcę. Jak ja nie lubię, kurde, jak ktoś tak panikuje. No, dobra, neospazminę muszę łyknąć. Spring of affection. Przestań nawijać. O czym ja to mówię? No przez babcię zapomniałem, cholera. Oj. A patrzcie, nie naliczyło mi. Najechałem tam na krawężnik, a nie ukarało mnie. O. Znaczy tym lepiej dla nas. Babcia mnie zestresowała, no. No wiem, że za późno, już przestań mi tutaj truć. Dobra. Możesz poprosić o bilet. Wysuń rampę. Tyk. Wysuwa się? Nie.
Zaraz zobaczymy. Bilet normalny pan chce. Na jeden przejazd, jedna sztuka, 2,80. Proszę bardzo. Wysuń rampę. Jeden z pasażerów zasnął, tak? My spróbujmy ten przystanek ulepszyć. Możemy. Zwiększ poziom. Aha, tutaj. O, zwiększ poziom. Chyba się udało. Dobrze, sprawdźmy tego gamonia, który zasnął rzekomo. Kto tu śpi? Bilecik do kontroli. Złapano pasażera na gapę. Pięknie. I następny. No, sprawdzono już bilet tego pasażera, ale co lepiej dwa razy sprawdzić. Niż później mnie. Oj, rampa. Dobra. A, mieliśmy sprawdzić, kurde, ten przystanek i jo. Serwisowanie przystanków zapewnia im punkty doświadczenia, które pozwalają na późniejsze ich ulepszanie. Kapuję. Tylko, że tym serwisem to kto się zajmuje tak naprawdę? Jeżeli byśmy chcieli zagłębić się w to, to pytanie, kto się zajmuje tym serwisem? Wiem, że czerwone było, ale przejeżdżałem jeszcze na żółtym. Złapało mnie na środku skrzyżowania to, co miałem zrobić. Dobra. Przystanek jest gotowy do ulepszenia. To wszystkie przystanki? O, analiza dnia wypłaty. Na 5 gwiazdek nas tutaj spowodowano wypadek. No to nie na 5 gwiazdek, no na 4 kawałeczek. No trudno się mówi. Ogarnijmy, słuchajcie, tutaj te przystanki, bo ten przystanek jest też gotowy do ulepszenia. To jest Lake Anza Road, tak? Zwiększ poziom, dobrze. I teraz zobaczmy ten West Oakwood. To będę klikał na to wszystko. West Oakwood. Co tu się dzieje? Prośba, zabierz 25 pasażerów z przystanku City Hall North. No nie mogę teraz, no. Jetty Drive. West Oakwood, tutaj mamy, ale to jest, zaraz, ale to jest wszystko jako... A, chyba już kapuję, o co chodzi. Podnieś poziom West Oakwood do 2. Tylko jak? W sensie ulepszania przystanków? Tego nie mogę ulepszyć. Ten mogę. O, zwiększ poziom. Tutaj niby mogę. Nie mogę. To jest West Oakwood Bay, okej. Okay. Tego też nie mogę, jak na razie. Trzeba byłoby tam pojeździć, nie? Myślę, że jakby tam pojeździć, no to wtedy by się udało. West Oakwood. Czyli tutaj musimy dosyć mocno pojeździć, a ten Highlander Park? Gdzie jest ten Highlander Park? Tutaj jest. No dobra, tutaj coś się dzieje. Wujeczka, zwiększ poziom. No, wydaje mi się, że tak będzie najlepiej, jak my tam po prostu skoczymy, pojeździmy. Tego mogę ulepszyć. Proszę bardzo. Tutaj ten terminal to jeszcze nie. Ale to za mało jeździliśmy. Ciekawe. No dobrze. Słuchajcie, to ja myślę, że będziemy nad tym pracować. Natomiast no mamy już sporo autobusów. Trzeba byłoby tylko ogarnąć temat. Trzeba byłoby ogarnąć temat, słuchajcie, tutaj z ogarnięcie. Ogarnąć temat z ogarnięcie, tak. Ogarnąć temat trzeba z ulepszeniem tych przystanków. Natomiast to już będziemy kombinowali najwyżej w kolejnych odcinkach. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału.
Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli film wam się podobał, jeżeli się nie podobał, to zostawcie łapki w dół. A jak się średnio podobał, to zostawcie łapkę w poprzek, jak się da. No i oczywiście nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, byście byli na bieżąco informowani o nowych filmach live'ach. Zapraszam was na nasz serwer kanałowy Discorda, link macie w opisie. No i cóż, sekcja komentarzy należy do was. W końcu skończyłem gadać. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.